No witam Was. Ponownie przeniosłem live'a z YouTube. Zaraz jak ktoś się pojawi, to powiem, ale już zdążyłem troszeczkę powiedzieć, że przeniesiony został live. Witam Rafał. Jak będzie około 100 osób, to powiem, o co chodzi tutaj. A więc przeniosłem live'a z YouTube z tego względu, że na YouTube były problemy techniczne, cały czas jakieś echo było słychać. Jak nagrywam inne rzeczy, to tego nie ma. Złośliwość rzeczy martwych, te echo. Byłem przygotowany do tego, ale te echo się włącza w jakimś tam czasie, także nie ma sensu, żeby ten live był na YouTube. Ten live może być też na fanpage'u. I tutaj podpowiadam troszeczkę na Wasze pytania. Nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o integrowanie się z własnymi widzami, z ludźmi, którzy za Tobą podążają. Jakby nie było, ja się nie czuję żadnym tam idolem, ale mam dużo ludzi, którzy są za mną, którzy mnie lubią, którzy mnie lajkują cały czas, dlatego postarałem się zintegrować z Wami bardziej i dlatego robię tego live'a. Nie ma nic lepszego jak live na integrację z widzami. Śmiało dawajcie pytania, będziemy odpowiadać. Nie pytajcie mnie o wagę, bo to już jest sekret. Po prostu wyobrażajcie sobie, ile ważę, biorąc pod uwagę moje zdjęcia na Facebooku, które wstawiam. Dzisiaj wstawię fajne zdjęcia. Kamil Piersiak, pozdrawiam Cię. Przepraszam Was, duszę się tutaj orzeszkami. Żona mnie częstuje, zobaczcie. Orzeszkami żonka mnie częstuje. To są pinucy. To są orzeszki pinucy. Takie jajka właśnie mają kulturyści takiej wielkości po środkach dopingujących. Jak te pinucy. Jaki rekord na płaskiej? Rafał pyta. Rafale, rekord na ławce płaskiej miałem 165 kg, było to w roku 2008. Już wtedy miałem 10 lat chyba stażu, około 10 lat stażu, 8 lat stażu, jeżeli mówimy o ciężki trening na siłowni, bo już wcześniej troszeczkę trenowałem drążek i poręcze, dlatego doliczam te 2 lata. 165 kg w roku 2008, waga własna moja wynosiła wtedy 98 kg, jak dobrze pamiętam, to byłem wtedy za ciężki. Przy moim wzroście 182 cm to już była taka waga, że dla mnie to po prostu już było za dużo. Nie odpowiadało mi to, wchodziłem po schodach, się męczyłem, nie mogłem grać z chłopakami w piłkę. Znaczy mogłem grać, ale się bardzo szybko męczyłem. Dwa obiady dziennie. Dwa obiady dziennie żona mi serwowała. Także no, to nie było za dobre. Pozdrówki. Pozdrawiam Sławomir i czekam, kiedy przyjedziesz do mnie następny raz. Zrobimy fajny trening. Mam nadzieję, że tam lepiej już dociąłeś troszeczkę. Jesteś na etapie redukcji. Bardzo fajnie już byłeś docięty na ostatnim treningu. Sławek to jest mój podopieczny. Mam nadzieję, że jak teraz przyjedziesz następnym razem, to mnie zaskoczysz po prostu. Będziesz lepiej docięty niż ja. Ja mam taką nadzieję. I tego Ci życzę z całego serca. No nie zdążyłem przeczytać tego. Niestety było za szybko to przeszło. No to za szybko, za długie wypiszecie. Musicie pytania pisać bardzo króciutkie. Wtedy ja... Po prostu tutaj kolega mówi, że ja jestem ciapatym. No dobrze, niech będę dla Ciebie ciapatym, no niech będę tym ciapatym, aczkolwiek myślę, że powinieneś tutaj jak najbardziej zabiegać, żebym ja był jednak Polakiem, bo jeżeli jestem Polakiem, no to przynoszę po prostu chwałę Polsce z tego względu, że jak widzisz, wyglądam bardzo dobrze aktualnie. Jestem naturalnym kulturystą, poświęciłem 17 lat treningu. I myślę, że lepiej dla Ciebie by było, gdybym był Polakiem, a jestem Polakiem z krwi i kości. Jakbyś był chociaż troszeczkę umysłowo rozwinięty, a nie jesteś prawdopodobnie, to byś wiedział, że Barański, SKI, a więc ski, końcówka, to jest polskie nazwisko. Nikt w mojej rodzinie nie był ani Cyganem, jeżeli o to chodzi, aczkolwiek nic nie mam do Romów.
i nikt w mojej rodzinie nie był żadnym obcokrajowcem, a więc jestem Polakiem z krwi i kości. Że troszeczkę na solarium chodzę, to z tego względu, że jak się rozbiorę, to wyglądam jak gwiazda erotyczna z filmów erotycznych przed żoną. Z tego względu chodzę na solarium. No, wiesz, takie ciało jak pokażę, jak ściągnę koszulkę, ale ty o tym nic nie wiesz, ponieważ nigdy nie ściągniesz koszulki. Dobrze, dalej prowadzimy tego live'a. Skończyłem z kolegą trochę, mam nadzieję, że nie zrobi sobie krzywdy. Kiedy sesja? Żonko, kiedy tą sesję robimy? Żona tu wszystkim stara się kierować. No, mówiliśmy. Za 2 tygodnie. Nie. Za 4? Tych numerów nie szukasz. 2703. 2703 będziemy robić sesję. Nawet zostało jeszcze mi trochę czasu. No, tych numerów nie oszukasz, tak jak żona powiedziała, a więc 27 marca będzie zrobiona sesja zdjęciowa. Oczywiście cała sylwetka, tak jak wam obiecałem. Nogi mi trochę urosły, aż jestem sam zaskoczony. Także myślę, że obawiam się, tylko się obawiam, żeby tam hejterzy samobójów nie strzelali, bo to już będzie po prostu moja wina. No, mnie zdejmą z Facebooka. To będzie... Witam panie Patryku, ostatnio wysłałem wiadomość odnośnie Lazara. Zapomniałem jego nazwiska, ale chodzi o tego, który ćwiczy street workout typowo. Czy on jest naturalny? Nie wiem, kolego, nie, aż tak bardzo go nie prześledziłem, żeby ci odpowiedzieć, czy on jest naturalny. Jeżeli to zrobię, to ci odpowiem, aczkolwiek powiem ci teraz, że nie mam za dużo czasu. Żona, ale to ładnie wyglądasz. To mnie kamerze lepiej wygląda. Ślicznie. Nie mam za dużo czasu na to, żeby po prostu śledzić, kto jest naturalem, kto nie. Jeżeli chodzi o WK, tutaj kolega pyta o WK. Jeżeli chodzi o WK, to ja nie będę chłopaków się czepiał z tego względu, że zmieniłem troszeczkę swoje nastawienie. Ja będę się czepiał teraz kulturystów z top sceny. Interesuje mnie Słodkiewicz, interesuje mnie, kto tam jeszcze, Piechowiak. Interesuje mnie Borecki, no oni, Big Mike mnie interesuje. Chłopaki z WK mnie nie interesują, wychodzę już z tego założenia, że ci, którzy za nimi podążają, fajnie, żeby WK ich cały czas kręciło na kasę i kupujcie petardę, teraz oficjalnie wam mówię. Petarda z WK, najlepsze co może być. Mięśnie rosną 10 kg tygodniowo. Zrobię wam reklamę WK. Białko, super białko, to jest najlepsze, to tylko kupować, będziecie po tym rośli, na pewno jak robór będziecie wyglądać, żyły po tym będą wychodzić. Co tam jeszcze? Petarda była, a bomba, ta bomba, Boże, jak tą bombę weźmiecie, to wybuchniecie od razu. 20 kg masy, kupujcie suplementy z WK, mają najlepsze suplementy na świecie, KFD się chowa, kupujcie nawet... Te gold standard to umiera przy tym białku. Ale ty na mojej bombie lepsze zrobisz? Ja na bombie, tylko lepsza bomba jest od mojej żony. Jak korzystam od mojej żony z bomby, to jest lepsza. HMB też. Nie, przepraszam, HMB nie, bo Słodkiewicz reklamował HMB. To HMB nie, on Słodkiewicz was oszukał, kłamał was. Widzę bardzo dobrze. Możesz mi włączyć na swoim telefonie, to ja będę lepiej tutaj operował. I... Zaraz sobie na telefonie żony włączę. Pozdrowienia dla żony. Ładna żonka, nie? To by się udało, no. Jak normalnie, jak wygrać w totolotka. Hejterzy mówią, że w totolotka wygrałem. To ja wygrałam. Tomisiu. Patryk, wytłumacz mi, czemu wystarczy, jak jakiś gówniarz, który próbuje Ciebie sprowokować, dajesz się podejść jak jakiś maluch. Ty lubisz, nie? O ja, komentarze mi teraz znikły. Jestem. Czemu dajesz się podejść jak jakiś maluch? Nie daję się podejść, powiem Wam szczerze, jestem bardzo takim człowiekiem... Jak ktoś już mnie ogląda bardzo długo, to pewnie wie, że lubię żartować. Lubię sobie pożartować. I czasami na przykład powiem coś na kanale, a ktoś myśli, że to jest seria. To była ironia. Mogę powiedzieć coś, co po prostu widać i ten, kto mnie zna, to będzie wiedział, że to była ironia. Ten, kto mnie zna, będzie wiedział, że ja wchodzę w pyskówkę z młodym szczeniakiem z tego względu, że chcę się pośmiać, chcę podrwić. A tacy ludzie, którzy mnie nie znają, pomyślą, że jestem taki dziecinny, no ale to o to chodzi, że
w tym wszystkim tak naprawdę, żeby się świetnie bawić. Tak jak już mówiłem wcześniej na swoim drugim kanale, Mystek Przypinka, wszystko o to chodzi, żeby się dobrze bawić i żeby być zdrowym. Próbuję Ciebie prowokować i daję się podejść jak paluch. Aha, to już było, dobrze. Lecimy dalej z tymi komentarzami. Nie mogę mieć ten, zobacz. Jak włączam te komentarze? No jest. No aha, jest, nie można. No nie można, no nie wiem dlaczego. Klata nie rośnie, co robić? Ostatni mój materiał jest tu kwintesencją tego, co Ty chcesz wiedzieć, a więc klatka nie rośnie z tego względu, że po pierwsze, prawdopodobnie źle wykonujesz ćwiczenia. Następna rzecz, nie bazujesz na odpowiednim obciążeniu. Trzecia rzecz, to nie masz czucia mięśniowego, a więc nie nauczyłeś się tego przez trening. Nie wiem, ile czasu trenujesz, ale musisz mieć czucie mięśniowe. Musisz bazować na odpowiednim obciążeniu i technika, a więc barki ściągasz, łopatki ściągasz, klatka do góry i ćwiczysz w ten sposób z klatką wypchniętą do przodu. A, przez dwie przeglądarki. Aha, to może ja miałem otwartą przeglądarkę drugą. Tak, tu kolega mi podpowiada, dlaczego. Tak, to miałem drugą przeglądarkę otworzoną. No. Wiem już, dlaczego było echo na YouTube, ale to mniejsza o to. Lecimy dalej. Dziękuję za odpowiedź, Patryk. Bardzo proszę, oglądaj moje materiały. Zagłębiaj się w moje materiały i będziesz wiedział na 100%, więcej rzeczy bardzo ciekawych i bardzo istotnych. Dam Wam teraz bardzo dobrą radę, którą już Wam dawałem wcześniej. Nie za bardzo bierzcie sobie rad do serca od ludzi, którzy jadą na środkach dopingujących. Z tego względu, że oni Wam nabijają bzdury do głowy. Tak, jeżeli będziesz korzystał z jego rad i jesteś na środkach dopingujących, to może coś z tego wyjdzie. Ale jeżeli nie jesteś na środkach dopingujących, to musisz słuchać człowieka, który nie jest na środkach dopingujących, który ma doświadczenie. Aktualnie takim człowiekiem jestem ja, ale jest więcej takich ludzi. Jest więcej takich ludzi na YouTube i bardzo fajnie posłuchać. Ja czasami słucham ludzi, teraz nie będę reklamował, ale bardzo fajne kanały są na YouTube. Ludzi, którzy są naturalni, naprawdę świetne rady goście dają. Sylwetki estetyczne, takie sylwetki, o których marzy każdy z nas. No może nie ja, bo ja już taką sylwetkę mam. A więc nie marzę o takiej sylwetce. No po prostu ludzie, którzy chcieliby fajnie wyglądać, marzą o sylwetce estetycznej. Naprawdę bardzo warto słuchać kanałów anglojęzycznych troszeczkę. Ja wiem, że czasami jest ciężko zrozumieć, ale można sobie na przykład napisy włączyć. Wtedy będziesz wiedział. Jeżeli będziesz słuchał gości z Polski, kulturystów ze sceny top, tych, no powiedzmy ze sceny top, te betoniarki, to na pewno ci to na dobre nie wyjdzie. Mi się chce śmiać z tego, jak oni tam wystawiają jakieś zdjęcia głupkowate, no i próbują zmotywować ludzi. No przecież to jest wszystko, to są wszystko sterydy, no to jest wszystko po prostu środki dopingujące. Także jeżeli jakiś po prostu osioł, że już tak powiem, jeżeli jakiś osioł wierzy, że będzie korzystał z ich rad i zrobi coś takiego, co oni zrobili, no to jest w błędzie. Zresztą, kto by tak chciał wyglądać? No to ja nie wiem, to też jakiś musi być gość, który jest niezrównoważony psychicznie. Czy 12 tygodni na HMB pójdzie 12 kg mięśni? Nie 12 tygodni, kolego, to były 3 tygodnie i 12 kg mięśnia. Pójdzie Ci, jeżeli pójdziesz do Radosława Słodkiewicza, ponieważ on to napisał w magazynie kulturystycznym. Jeżeli zgłosisz się do Radosława Słodkiewicza, on Ci sprzeda HMB, na 100% Ci pójdzie te 12 kg w 3 tygodnie. Na pewno Radosław Słodkiewicz będzie to oglądał. Radosławie Słodkiewicz i Piechowiak, zapraszam Was do Birmingham na Body Power Expo 2017. Ja tam będę. Będziemy mogli sobie tym samochodem pojeździć tutaj po Anglii. Ja Was na wycieczkę będę zabierał. Do kiedy redukcja, dziku? Tak jak ustaliłem, uwielbiam nie zmieniać planów. Przecież ja dzisiaj się nagrałam, żebyś przyszedł na masę. Żona mówi do mnie, musisz, Patryk, wejść na masę z powrotem, ponieważ widzi, że ja się męczę troszeczkę. Aczkolwiek Wam powiem, że całkiem nieźle mi idzie, całkiem dobrze mi idzie. To, co zapowiedziałem, to spełnię. Powiedziałem, że będę 2 lata na docięciu, tak? Obiecałem to na materiale YouTube, na YouTube, że będę 2 lata na docięciu. I tak, i będę 2 lata na docięciu, tak jak obiecałem. A więc ta redukcja nie oznacza
końca mojej sylwetki. Ta redukcja oznacza początek mojej wspaniałej sylwetki, która mam nadzieję, że będzie najlepsza na polskim YouTube. Chciałbym wyglądać najlepiej na polskim YouTube, ale już wam mówiłem dlaczego. Nie dlatego, że po prostu jestem taki pyszny i mówię, że będę wyglądał najlepiej. Dlatego, że jak sobie postawię wygórowany cel, to na pewno lepiej mi to wyjdzie. Na pewno na lepsze mi to wyjdzie, że jeżeli sobie postawię wygórowany cel, jeżeli bym sobie zaniżał, powiedzmy, te swoje cele. Ktoś pyta, kiedy będziesz na Body Power? W sobotę, tak? Kiedy będę na Body Power? Sobota, niedziela będę kolego na Body Power. Wszystkich, ale to naprawdę wszystkich widzów moich, wszystkich moich fanów, ja wam już mówiłem, dużo ludzi pisze do mnie jakiś autograf, ja nie chcę rozdawać autografów, ja odpowiadałem to na te wasze wiadomości setki razy, ja nie będę rozdawał autografów, z tego względu, że ja się nie czuję jakimś idolem, ja jestem takim samym człowiekiem jak wy i będę to powtarzał setki razy, jeżeli ktoś tylko mi powie, że ja mam lepszą genetykę niż ty, to ja po prostu go wyśmieję, ja mam taką samą genetykę jak każdy, jestem takim samym człowiekiem i każdy może zrobić to, co ja, bez środków dopingujących. Zobaczcie, taką sylwetkę można uzyskać, zobaczcie moje zdjęcia. Wcale nie trzeba robić tego, co robią polscy kulturyści ze sceny top, ładować w siebie środki dopingujące. Nie trzeba tego robić. Wystarczy, żebyś ćwiczył systematycznie, dobrze się odżywiał i zrobisz taką sylwetkę. W sobotę wszystkich moich widzów i w niedzielę zapraszam do Birmingham. W sobotę jest najlepiej, a więc najlepiej, żebyśmy się w sobotę spotkali. Już tu troszeczkę tak napomknę. Fajnie by było, gdybyśmy tak się spotkali w jakimś jednym miejscu, bo później tam jest problem. Ja wam powiem, jakiej natury tam jest problem, już w środku na Body Power. Z tego względu tam będzie problem, bo my blokujemy te ścieżki. Ostatnim razem, jak nie byłem jeszcze aż tak bardzo popularny, jeżeli to tak można powiedzieć, miałem 30 tysięcy subów, czy 25, to blokowaliśmy ścieżki. Ludzie do mnie podchodzili i blokowaliśmy te ścieżki, a tam się to organizatorom nie podoba za bardzo. Dlatego fajnie by było, gdybyśmy się gdzieś spotkali, no powiedzmy, gdzieś tam pod sceną, gdybyśmy sobie umówili jakieś miejsce i tam się spotkali razem, poprzytulali się, piątki sobie poprzybijali, przypinki porobili. Buziaczki sobie dali, pocałowali się. Ja naprawdę kocham własnych rodaków, zwłaszcza tych, którzy ćwiczą naturalnie i tych, którzy włożyli w swoją sylwetkę bardzo dużo pracy. Widziałeś formę Boreckiego na Arnold Classic? Nie oglądam Boreckiego, wam powiem szczerze. Ktoś tam mi powiedział, że mu palomboizm znikł, ale to nie, to jest tylko złudzenie. Zobaczcie, jak tylko popuści brzuszek, to od razu wywala brzuch ciążowy. Nie przejmujcie się, żaden palomboizm mu nie znika. Pamiętacie, jak Big Mike'owi znikał palumboist? Kilkakrotnie już, ale jak tylko kamerzysta, a później kłódką przykrywał brzusia, jak kamerzysta tylko źle skamerował, to już betoniarę wyrzucało. Taka sama sytuacja. Zaraz powie, że 12 paczek ryżu zjadł i 2 kilo kurczaka, także palumboist dalej siedzi. Masz potężne nogi, jak takie zrobić? Mateusz, tobie to nie grozi. Ty nie zrobisz takich nóg potężnych jak moje. Nie ma szans. Tobie to nie grozi, a więc przestań zadawać te pytanie. Idź do DSM-a, on tam Cię nauczy trenować, wbijać. Także on Ci wszystko już wytłumaczy, jak być ulanym klocem. Co jecie? Orzeszki. Pinucy jem, już wcześniej tłumaczyłem, że taki pinuc, o ten pinuc zobaczcie, jest wielkości... Kulturyści mają jajka po sterydach wielkości tych pinuców. To jest przykre. To jest przykre, ale mają takie jajka, no. Nie wiem, czy słyszeliście, ale podobno cały czas Patrycjusz W. robi z Big Mike'em nogi. Nie wiem, ile z tego prawdy, ale cały czas nogi robią do tej pory. Patryk, plan treningowy ten sam, co kiedyś. Plan treningowy troszeczkę modyfikuję, z tego względu, że mam mniej czasu. Zmodyfikowałem delikatnie mój plan treningowy, ale to tylko z tego względu, że nie mam czasu. Tamten split, który pokazywałem wcześniej, jest cały czas aktualny i moim zdaniem to jest najlepszy trening, który ja opracowałem, bo to jest mój trening tak naprawdę.
Jak opracowałem te wszystkie serie, nie znajdziecie tego treningu nigdzie w internecie, nikt wam go nie poda, bo to ja opracowałem ten split. Oczywiście nie ja wymyśliłem split, ale ja wymyśliłem ten trening, który tam jest, który ja opracowałem. I naprawdę on przynosi efekty nie tylko mi, ale i też moim podopiecznym. Ja prowadzę dosyć dużą liczbę osób online, mam dosyć dużo klientów online. Dlatego nie ma czasu na live. Dlatego nie ma czasu też na live. Dziękuję, żonko, że mi podpowiadasz. I oni mają niesamowite efekty na tym splicie. DSM mówi, że split nie jest dla naturali. DSM mówił, że będzie wyglądał, a nie wygląda. A więc najpierw niech DSM nauczy się trenować i niech się nauczy wyglądać. Jak DSM będzie wyglądał, to ja będę wtedy myślał o DSM-ie. Jak DSM nie będzie wyglądał tak jak do tej pory, to nie ma sensu nawet o nim rozmawiać, bo on nie wygląda. Zresztą tam widzę, że na śniegu pies znowu mi nasrał pod domem. No i będzie ktoś to musiał posprzątać. Aktualna suplementacja. Aktualna suplementacja niebawem będzie przedstawiana na kanale. DSM całe życie ulany. DSM nie umie w ogóle wyciąć, no on nie umie trenować zresztą. Jeżeli ten człowiek wytnie, to gino mu się powiększy. O czym my tu rozmawiamy? Rozmawiamy o sylwetce estetycznej czy o zalanym klocku. Jeżeli rozmawiamy o zalanym klocku, no to DSM. No to zgłaszajcie się do DSM, a on zrobi z was zalanych klocków z ginekomastią, z piersiami takimi jak ma kobieta. No może nie tak dużymi jak ma moja żona, ale na pewno sporymi. Nie, ale miseczka DSM-a już wjeżdża na 100%. Nie wiem, czy mleko leci. Jeżeli mleko leci, to trzeba DSM-a zapytać. Może trzeba to spuszczać. Semanko, co sądzisz o suplementacją? Nie zauważyłem tego. Zrób przypinkę. Robiłem przypinkę łapa konkretna. Zobaczcie. No co? To jest po prostu bydle, no. Idealnie, no. No co ja mogę tutaj powiedzieć? Ale przed ramię marło. Przed ramię też żyje, zobacz. No co ja mogę tu więcej powiedzieć? No, powiem teraz coś do szamanów internetowych, do Micha, do DSM-a, do Donaja, nawet do Piechosia. Panowie, uczcie się, podziwiajcie. Więcej wy tam się uczcie, ja będę trenował, wy tam czytajcie książki, ja będę trenował. Całe fora kulturystyczne przeczytajcie, ja będę trenował. I zobaczcie, kto wygląda. A kto wygląda jak kupa na śniegu? A więc no to jest po prostu oczywiste, kto ma większą wiedzę. Wiedzę większą ma ten, kto wygląda. A więc temat jest po prostu już zamknięty, bo tam widziałem, że koledzy już mówią, że zdjęcia przerabiam w Photoshopie. Rozciągam zdjęcia, biorę zdjęcia i je rozciągam w Photoshopie, żeby być większym. A więc no nie wiem, to jest chyba jakieś archiwum X, koledzy się naoglądali jakichś filmów. Jak polecasz trenować biceps, aby rósł jak na drożdżach? Kiedyś mówiłem o tym sposobie Richa Piana. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Rich Piana w jednym materiale powiedział bardzo mądrą rzecz. Znaczy nie tylko w jednym, on dosyć często. Dosyć często mówi mądre rzeczy. Powiedział o tym ćwiczeniu przed snem, pamiętacie? Obejrzyjcie sobie ten materiał Richa Piany i zobaczycie, co Rich Piana tam mówi i spróbujcie tego i zobaczycie, że to się sprawdza. A więc te ćwiczenie przed snem, o którym mówi Rich Piana, o tych seriach, to się sprawdza. Daj Boże, za rok o tej porze, żeby chociaż w połowie wyglądać tak jak Patryk. Pozdrawienia z Hamburga, Patryk. Pozdrawiam Cię, kolego. Ty będziesz wyglądał lepiej niż ja. Ja nie mówię, że ty będziesz wyglądał tak jak ja. Ja ci życzę, żebyś ty wyglądał lepiej niż ja, a najlepiej, żebyśmy się spotkali w Birmingham na Body Power i się poprzytulali. I to będzie sukces. Mój kolega ma 16 lat i bierze sterydy. Co mu powiedzieć? Nic mu nie mów, niech bierze i niech ogląda WK. Albo DSM-a niech ogląda. Nic mu nie mów. Micha. Nic mu nie mów, pokaż mu Micha i DSM-a. I wszystko będzie sprawa zakończona. Jeszcze na koniec Piechosia mu pokaż. I już koniec, chłopak zrezygnuje. Na 100% zniechęcisz go. Ty, na samym początku DSM-a mu pokaż, to będzie terapia szokowa. Jak pokażesz chłopakowi, że mu wyrosną takie same piersi, to terapia szokowa. Na 100% zrezygnuje. Chyba przestał brać. Kto? Piechoś? Nie wiem, czy przestał, czy jeszcze kontynuuje. Taki chud się zrobił. No chud, on zawsze był chudy. Nigdy nic nie zrobił. Ja pamiętam jeszcze przed moją wycinką, muszę wam ty to powiedzieć. Za DSM mógłbyś się schować.
Za DSM. Jak ja rozłożę plecy, to... Jak ja rozłożę plecy, to DSM może takim dziecinnym rowerkiem. Dziecinnym rowerkiem może podjechać i obejrzeć. Jak ja rozłożę plecy, to on myśli, że to jest lotnisko. On myśli, że jest na lotnisku w Londynie, na Heathrow. O, idzie bestia. Bestia jest. Bestia, czyli jest impreza. Patrz, właśnie. Hop. Zobaczcie, kto przyszedł. No, Królewicz piękny, buziaka dostałeś? Tak, już masz tatuaż. Tak. Tak. Do papieża przyszedł na sobie. Bestia. To nawet bestia ma większe, plecy niż DSM, na 100%. A zobaczcie, jakie bestia ma łapy. Większe niż... Dobra, skończmy temat już Pawła, bo szkoda gadać. Lajfik jest, pomachaj ładnie. Zresztą niedawno miał tragedię rodzinną, także skończmy jego temat. Niech dalej wbija, niech więcej wbija. Co sądzisz o kalistenice dla naturali? Już wam kiedyś mówiłem, że sądzę, że to jest bardzo dobre. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki czas, kiedy ja zaczynałem trenować i trenowałem tylko i wyłącznie na drążku i na poręczach. I naprawdę miałem niesamowite efekty. Mało tego, mój brat trenował na poręczach i na drążku i miał też niesamowite efekty. A więc wam powiem, że na podstawie tych wszystkich obserwacji, które ja prowadziłem, tylko wyłącznie drążek i poręcze pozwolą ci uzyskać bardzo fajną sylwetkę. Oczywiście nie będzie to sylwetka takiej wielkości jak moja, bo to już jest na ciężarach praca na odpowiednim obciążeniu, ale będzie to estetyczna sylwetka, taka plażowa, naprawdę fajna, która się kobietom bardzo podoba. Kobietom? Patyk, co za retencja między uszami? Retencja? Uszami? To dziwne, że retencja, bo dzisiaj gość przyszedł na siłownię i pokazuje, że tak wyglądał. Że twarz mi bardzo schudła. No, hejterzy mówią, że twarz mi przytyła. Ile ważysz teraz? Michał pyta. Michale, to jest tajemnica, ile teraz ważę. Mniej niż 90 kilo. To jest tajemnica, ile ważę teraz. Już nie powiem, ile ważę z tego względu, że hejterzy to podbierają, zmieniają daty, wstawiają jakieś tam filmy głupie. Także będzie, niech będzie, że ważę mniej niż 90 kilo, a wyobraźcie sobie, ile ważę, patrzcie na moje zdjęcia i możecie sobie pomyśleć, ile ja ważę aktualnie. Lecimy dalej. O, chyba pierwszy raz na żywo. No nie pierwszy raz na żywo, kolego. Jakbym był pierwszy raz na żywo, to pewnie bym się stresował, a jestem teraz bardzo wyluzowany, jak widzisz. Nie jestem pierwszy raz na żywo. Kto jest ze mną bardzo długo, to wie, że live'y były często wcześniej. Ładne nóżki ma pani Jelinka. Bardzo ładne nóżki ma, jak milion dolców wyglądają te nóżki. Super, bardzo ładne, bo moje. A teraz lecimy dalej. Żyły mi powychodziły na głowie. Ostatnio ktoś zauważył, żyły mi na głowie powychodziły od tej redukcji. No, wymęczyła mnie troszeczkę ta redukcja, nie powiem. Dawajcie jakieś pytania. Zrobiłem sobie brodę na Lazara, nie wiem, czy zauważyliście. Zobaczcie, tak sobie wygoliłem. Dwa dni masz ten zarost. Tak, to jest dwudniowy zarost. Zobaczcie, jak mi rośnie zarost. To nie to, co u tych szamanów internetowych, że oni tam żyletki nie widzieli. To prawdziwy mężczyzna tutaj przed wami siedzi. Specjalnie nie czytasz niewygodnych pytań? No przeczytałem, tak? Mogę nie czytać niewygodnych. No a akurat to nie jest pytanie. Jak długo chcesz redukować i utrzymać formę? 27.03. zrobię sesję zdjęciową, a będę trzymał formę przez 2 lata. Przez 2 lata będę trzymał formę. Chcę wyglądać najlepiej z polskiej sceny YouTube, a więc jeżeli chodzi o estetyczną sylwetkę, to chcę wyglądać najlepiej. Czy pani Alina coś trenuje? Tak, trenuje ze mną bardzo często. Bardzo często trenujemy. Będziemy trenować, nie? Będziemy trenować bardzo, można powiedzieć, że tak namiętnie. Czemu 27.03? To jest moja data urodzenia, 27.03. Co sądzisz o metanabolu? To musisz DSM-a pytać, bardzo ładne cycki po tym rosną. Co już DSM pokazał i możesz go zapytać o metanabol, on na pewno ci poleci i ci powie, jak to dawkować, bo
to trzeba dawkować też odpowiednie, żeby te cyce rosły tak jak on ma, nie? Takie jędrne. A więc jak jeszcze tak na boki będą się rozkładać, tak jak u niego, tak jak dzwoneczki, nie? I jak on ci już opowie, jak to dawkować, to będziesz dawkował. Ja nawet nie wiem, czy nawet później nie będziesz mógł mleka sprzedawać. Patyk, gry z widzami jakieś będą? Oczywiście, ja zapraszam was wszystkich na mój kanał. Słabo subujecie ten kanał, słabo zauważyłem, aczkolwiek wam powiem, że prawie 3000 subów w tydzień czasu to ładnie tam weszło. Ja nie widziałem takiego progresu u innych youtuberów. Bardzo fajnie, wszyscy mogliby subować ten kanał i fajnie tam, ja tam się fajnie bawię, będę też opowiadał fajne rzeczy, ciekawe, które mnie tutaj spotkały w Anglii. Wszystkich zapraszam na mój nowy kanał Mister Przypinka, jeżeli ktoś nie był na tym kanale, to nie zapraszam czasu wszystkich. Na tamten kanał. No mało czasu jest na tamten kanał z tego względu, że no, ćwiczę teraz ciężko i redukuję. Owca wygląda lepiej od ciebie. Owca ma elitną genetykę, owca ma szerokie biodra jak kobieta, wybaczcie, ale owca wygląda słabo moim zdaniem, no więc owca musi jeszcze troszeczkę potrenować, żeby wyglądać tak jak ja. Owca nie ma takiego pasa, owca nie ma takiej proporcji, tutaj się nie przechwalam, tylko to jest fakt, że owca ma słabą genetykę, ma za szerokie biodra, ma duży tyłek i za szerokie biodra, więc owca nie za bardzo się nadaje do estetycznej sylwetki. Jak owca wyredukuje, to wygląda jak deska płaska, no może troszeczkę przyfrezowana. To szczerniejsze tak wygląda. Czerniewicz delikatnie lepiej wygląda, ponieważ ma lepszą genetykę, jeżeli chodzi o biodra. Czerniewicz ma delikatnie węższe biodra niż owca, aczkolwiek też Czerniewicz nie błyszczy tutaj genetyką, jeżeli chodzi o wąski pas. To też staje zawsze bokiem. Oni nigdy przodem do was nie staną, tylko zawsze bokiem stają. A jak stanie przodem, to widać, że biodra są dosyć szerokie. Ta genetyka, a więc ta różnica między pasem, a tutaj pasem barkowym delikatnie się niweluje. Dobrą formę, dobrą genetykę, jeżeli chodzi o wąskie biodra, to ma na pewno, jak on ma ten, Sixpacka. On często na kanale Sixpacka występuje, niski gościu, podpowiedzcie mi. No, on był chyba mistrzem Polski kilkakrotnie, nawet chyba mistrzem Europy był. Oczywiście na soczkach, ale on ma dosyć dobrą genetykę, jeżeli chodzi o wąski pas i szerokie barki, to naprawdę gość ma dosyć dobrą genetykę. Powiedzcie mi, kto to jest Polak. Sixpacka? Tak, Sixpacka. On na tym kanale Sixpack występuje. Tomasz Marzec, dziękuję kolego. Ale ma kino. Tak, Tomasz Marzec, on ma bardzo duże rozstępy już na rękach. Gino już też ma ginekomastię, ale ma bardzo dobrą proporcję. Ja tutaj rozmawiam tylko i wyłącznie o sylwetce takiej, która się nadaje po prostu bardzo dobrze na scenę. On ma bardzo drobny pas, jest bardzo drobny, a to też wynika z tego chyba, że jest niski, on jest dosyć niski. A więc no, on ma bardzo dobrą sylwetkę, ale owca niestety nie ma genetyki. Owca ma szerokie biodra. Jacek Bilczyński dobrze wygląda. Oczywiście Jacek Bilczyński wygląda, wyglądał dosyć dobrze Jacek Bilczyński, zgadza się. Jacek Bilczyński wyglądał bardzo dobrze. Obecnie nie wiem, jak Jacek Bilczyński wygląda, ponieważ nie widziałem jego zdjęć takich aktualnych, ale Jacek Bilczyński wyglądał bardzo dobrze, oczywiście, to się zgodzę i bardzo dobra genetyka, bardzo szerokie barki, naprawdę to fajnie wyglądały, dosyć wąski pas, więc Bilczyński tak, jestem za, na tak, ja bym mógł tutaj być tak naprawdę sędzią na zawodach kulturystycznych i takich ludzi jak na przykład Big Mike bym ostatnio bym na 100% dyskwalifikował. DSM mówi, że owca ma super genetykę. DSM mówił, że ja wyglądam jak gówno. DSM tak mówił pół roku temu, że ja wyglądam jak gówno i mam szeroki pas jak słoń. A więc teraz słuchajcie DSM-a. Zobaczcie teraz, jak ja wyglądam, a jak wygląda DSM. Gdzie jestem ja, a gdzie jest DSM? DSM jest na środkach dopingujących, ja nie jestem na środkach dopingujących. Więc no, tutaj możecie... Tak, Adam Piwko ma też bardzo dobrą genetykę, zgadza się, tutaj kolega dobrze podpowiada. Oczywiście nie jest naturalnym kulturystą, ale ma bardzo dobrą genetykę, jeżeli chodzi o wąski pas i szerokie bajki. Czemu nie jest naturalny? Piwko? Piwko przecież uciekał z komisji antydopingowych, on nie wiedział, gdzie ma się schować, to wiesz.
To są goście, których prowadzą goście, którzy są na środkach dopingujących. On ma trenera, który wziął więcej środków dopingujących niż w wiaderku pomieścisz, takim dosyć dużym, także no. Conor Murphy, tak, myślę, że ten gość jest naturalny. Aczkolwiek to, co ktoś tam pisał, że on ćwiczy rok czasu i 8 miesięcy, to jest kompletna bzdura. Przecież ja tego gościa oglądam na YouTube, jeżeli chodzi o Conora. I ten gość ćwiczy już szmat czasu, także on jest naturalny, aczkolwiek on jest mniejszy, jeżeli chodzi o rozmiar jego, musicie to też na to patrzeć. Bardzo, to może być bardzo złudne. Na przykład musicie brać pod uwagę to, że ja mam na przykład 45 w ręce na redukcji, a na przykład taki owca miał 40 czy 42 na redukcji. Wy musicie to patrzeć, że rozmiar jest rozmiarowy i tak naprawdę to, co widzicie, to jest nierówne. Możecie widzieć coś, co wam się wydaje, że jest bardzo duże na zdjęciu, tak jak wy myślicie, że ja ważę pewnie około 100 kg, jak widzicie moje zdjęcia, a tak nie jest. Bo to jest dobre docięcie i dobry gen do biodra, więc bardzo wąskie są biodra. Jeżeli takie coś widzicie, to wam się wydaje, że te plecy są ogromne, a te plecy nie są ogromne. Jest bardzo drobny pas, a plecy są w miarę szerokie. Dlatego na to musicie brać tutaj pod uwagę. Jeff Seid, czy Jeff Seid, czy jak tam na niego mówią, dokładnie to nazwisko się wymawia. Oczywiście ma bardzo dobrą genetykę i ma drobne biodra, ma 75 chyba centymetrów w pasie, to dokładnie tyle co ja. On jest chyba wyższy ode mnie, jeżeli się nie mylę, to Jeff Seid jest ode mnie wyższy i Jeff Seid ma bardzo dobrą genetykę. Jeżeli chodzi o ten wzrost, to na pewno ma lepszą genetykę niż ja, jeżeli chodzi o drobny pas, ponieważ no, on jest chyba wyższy ode mnie, a ma w pasie tyle samo. No to wyobraźcie sobie. DSM mówi, że dwa strzały by cię poskładał. No, składał w tamtym roku w Birmingham. Tak składał mnie. W tamtym roku w Birmingham tak mnie składał, że nie przyjechał. W ubikacji nawalony mnie składał. Na kiblu mnie nawalony mnie składał. W tym czasie ja się świetnie bawiłem w Birmingham, a on na kiblu miał rozwolnienie. Ile w łapie aktualnie? 45 cm mam w te ręce, co zresztą widać. No tutaj nie trzeba po prostu być jakimś tam nie wiadomo jakim uczonym w kulturystyce, żeby zobaczyć, że to jest łapa 45. No to jest konkretna ręka, ale tak jak wam mówiłem, ja mam łapy dominująca, więc to wszystko jest dominujące. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja stałem z Michałem Karmowskim w Birmingham w roku 2016, to łapę ja miałem większą od niego. No tutaj widać, jakie to są dominujące łapy, które ja mam. Nie kojarzę Piotra Wojtowicza. Nie kojarzę, przykro mi. Nie kojarzę tego gościa. Kiedy żona startuje w zawodach? Żona startuje w zawodach ze mną każdej nocy. Ile Patrycjusz będzie ważył, jak wyjdzie z piekla? Właśnie sondaż, tak. Dobrze, kolego, dziękuję ci za... Przeprowadzimy teraz taki mały sondaż, a więc będziemy pytać i teraz wpisujemy, każdy wpisuje, uwaga, stop pytań na jedną minutę albo na 10 sekund tylko wystarczy. Przestajemy pytać i wpisujemy, ile będzie Patrycjusz ważył, jak wyjdzie z więzienia. Patrycjusz W, wpisujcie. Wagę, ja chcę zobaczyć wagę. Ja wam powiem, że stawiam na 70 kg. 73. Kto da więcej? 78. Kto da więcej? Kto da 65. Bardzo dobrze, kolego. Kto da więcej? 70. 70 po raz pierwszy. 70 po raz drugi. 70 po raz trzeci. Wygrana. 76 tu jeszcze kolega wpisze. No aż koło 70 kilo na pewno się zakręci. Będzie mówił podobno na mnie wujku. Dobrze, dalej lecimy z pytaniami. 55 tu kolega, ja nie wiem, czy jego kościec nie waży więcej niż 55, ale możliwe, że tak aż mocno zejdzie. Dawajcie pytania. 90, bo brzuch zostaje. Chyba, że masz na myśli, że go tam w tym więzieniu zapłodnią, to możliwe, że będzie ważył więcej, a jak jeszcze bliźniaki, to jeszcze gorzej. No. O ile wyjdzie. O, kolega tutaj prognozuje już najgorzej, jak tylko można.
Dawajcie śmiało pytania. Czy będę na Body Power? Oczywiście mówiłem, że będę na Body Power. Będę na Body Power na 100%. W sobotę i w niedzielę będziemy się widzieć na Body Power. I tak jak Wam obiecałem w tamtym roku. Co obiecałem w tamtym roku ludziom, z którymi się spotkałem? No obiecałem, że będziemy porównywać nasze sylwetki i będziemy się świetnie bawić. Może gdzieś na kawę wyskoczymy, no. Tam jest jakiś Subway? No. No tam kawkę można sobie gdzieś wziąć, tam nawet chyba tam... Ale normalnie są kafejki. Ja nie wiem, czy tam Costa nie jest nawet. Chyba jest, no. Tam Costa może jest, to sobie na kawkę wyskoczymy. Zawsze deszcz pada na wyspach, prawie zawsze tu pada. Nie, ma teraz być ładnie. Ma być, żona mówi, że ma być ładnie. Dzisiaj już kończy się deszczyk. Jaki masz wzrost? 182 cm mam wzrostu. Ale podobno jestem małym, ciapatym karłem. Tak mnie nazywa Paweł Grom. Lecimy dalej. Jak on tam pewnie formę, jak on tam wystartuje w zawodach dla kobiety zaciążonej. Kolega tutaj już ładnie daje. Patek, aktualną redukcję robisz dla satysfakcji, czy pod zawody, to było pytanie. Dla satysfakcji, dla żony robię tą redukcję przede wszystkim. Na Body Power. Dla widzów, na Body Power, żeby fajnie wyglądać, żeby zaprezentować Wam to, co jest możliwe. No, ja prezentuję to, co jest możliwe naturalnie i przede wszystkim robię tą formę dla żony, a drugie miejsce, no to widzowie, i żebyście mogli zobaczyć, czy da się po prostu zrobić coś naturalnie, no ja to udowodnię. Dla żony na treningi nocne. Pozdrowiłbyś Big Mike'a. Pozdrawiam Cię Big Mike i Palumboizm. Co Wam muszę powiedzieć, że zobaczcie jak oni cicho siedzą, ci wszyscy kulturyści. No to jest aż taka cisza przed burzą mi się wydaje. Bardzo cicho siedzą. Cisza. Czy wyjaśniliście sobie z DSM-em konflikt? No i już przestańmy ten temat tego DSM-a. Wyjaśniliśmy sobie, że ja wyglądam dobrze, on nigdy nie będzie wyglądał i to sobie wyjaśniliśmy. I że on nie może być mną, to sobie wyjaśniliśmy, bo nigdy tak nie będzie wyglądał. To jest wyjaśnione. Napisał mały kubek na herbatę. Na cały dzień wszystko. Lecimy dalej. Ja tutaj sobie wodę Ewiankę otworzę. Nie lecimy, bo musimy kończyć. Miałeś jeszcze filmik skręcić, a jeszcze skręczyłeś... Co sądzisz o obecnym docięciu Boreckiego? Nie sądzę nic, bo nie widziałem tego docięcia. Ktoś mi tam mówił, że znikł mu palumboizm, ale tak samo mu znika jak Big Mike'owi, który musi go później zasłaniać przed kamerzystą. A więc no, tak samo mu znika. Pojawiam się i znikam, jest taka piosenka. Pojawiam się i znikam, nie wiem czy pamiętacie, wystawię tutaj, podlinkuję. No. Patryk, masz bardzo fajną sylwetkę i piękną żonę. Dziękuję Ci, kolego Tomaszu, za te miłe słowa. Dziękuję Ci. Nie znikł mu, przy wywiadach trzyma brzuch. A kolega go rozszyfrował tak samo jak ja. Trzyma brzuch przy wywiadach, a jak tylko kamerzysta odpuści, to takie coś. Dawajcie jeszcze jakieś pytania. Coś 342 osoby mnie ogląda. No, no. Ładnie. Coś się staje coraz bardziej popularnym. Albo ja. A ty, no, chyba dlatego. Jakbym powiedział, że będzie żona na live, to było więcej, no. Wywiad na bezdechu. Dobre, dobre. Też to zauważyłem, tak? Oddycha klatką, zobaczcie. A jak tylko... Big Mike ostatnio chyba z nim coś tam robił, jakiś wywiad. Gdzieś tam mi przeleciało, to tak? Klatką oddycha, bo jak tylko popuści, to Samara wybije, także. Jak często się rozciągasz na każdym treningu? Maciuś. Na każdym treningu się rozciągam. Maciuś. Pies? No pewnie, że ma dietę. Patryka, stejki wcina. Moje stejki wcina pies. Pies ze mną wołowinę wcina, jak wracam z pracy i mam przygotowany posiłek, wołowinę, to on już czeka,
Tak, że nawet szczeka na mnie, że się spóźniłem zawsze. Ale ty pompę z nich ciśniesz. No trzeba z nich cisnąć pompę. Zresztą ja im obiecałem. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ja na początku mojego kanału im obiecałem, że każdy będzie się z nich śmiał. No i tak jest, że każdy się z nich śmieje. Gdzie tam nie wejdę pod te filmy u nich, to tam każdy pisze, stary, ale masz bebzon, schowaj ten brzuch, no. No to nie są sylwetki estetyczne. Także, no, tylko pozostało się z tego śmiać, no, żeby nikt z młodych, to jest taka przestroga, oni są takim samplem, takim wzorem, jak nie wyglądać. Czy mam, masz w lodówce ampułki jak Big Mike? Mam ampułki dla psa, bo Big Mike powinien powiedzieć, że to są dla psa, bo on psa ma. Tak, ja też trzymam dla psa ampułki. Co sądzisz o Majewskim? Ja z Majewskim mam dosyć dobre kontakty. Także pisze on do mnie na priwa, Majewski, i mam z nim dobre kontakty. Ja z nim rozmawiam na priwie bardzo często. Aczkolwiek ostatnio, kiedy on pisał, Aluś? Jak miałeś bana na fanpage? Jak miałem bana na fanpage, to chyba było dwa tygodnie temu? Miesiąc temu? No ostatnio nie napisał, muszę do niego napisać i się odezwać. W porządku jest gościu, no co, no przyznam się do środków dopingujących. Ja do niego nic nie mam, naprawdę, co ja już wcześniej powiedziałem, że ja do niego nic nie mam. No w porządku gościu. Co sądzisz o glukozaminie, czy faktycznie działa, jaką polecasz? Nie sądzę nic o tym, myślę, że to jest suplement przereklamowany i tak naprawdę to też chciałbym poruszyć. Za dużo ludzi się skupia na takich suplementach, które nie działają. Glukozamina, HMB, co tam jeszcze jest, L-karnityna, no to jest po prostu niedopuszczalne, ale jeżeli ktoś lubi po prostu czytać o suplementach i więcej czytać i więcej się dowiadywać o suplementach, które nie działają, niż ćwiczyć, To zapraszam. No ja już wam powiedziałem, że trzy podstawowe takie suplementy, nie wliczając witamin, ale trzy takie podstawowe suplementy to jest kreatyna, białko i aminokwasy BCAA. To wszystko. Ktoś zrobi chyba lewy. Tak, bo przecież to. No. Czy Tribulus działa? Oczywiście już powiedziałem wcześniej to kilkakrotnie, że ja brałem Tribulus kilka razy i działa, aczkolwiek myślę, że tutaj imbir bym postawił troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o booster testosteronu. Jeszcze jest owoc granatu, jest bardzo dobry. Czy bez suplementów można urosnąć? Bez suplementów trzeba urosnąć, to jest taka powinna być odpowiedź. Suplementy nie są potrzebne, ale jeżeli ćwiczysz bardzo ciężko i nie masz czasu na uzupełnienie wszystkich minerałów, wszystkiego, co potrzebujesz, nie masz czasu, żeby te zapotrzebowanie, które ty masz, uzupełnić z normalnej diety, to oczywiście suplementy, jak sama nazwa mówi, suplement diety, jest tutaj bardzo pomocna i czemu nie korzystać z suplementów, jeżeli one są po prostu dostępne. To nie są sterydy, to są suplementy, trzeba pamiętać, to są suplementy diety, jak białko, kreatyna, BCAA, a więc no, sądzę, że jeżeli ktoś nie ma czasu na dopiętą dietę maksymalnie, no to fajnie, jak korzysta z suplementów. Ja też korzystałem z suplementów. Paty, gdzie teraz jesteś? W domu jestem. No, zresztą sam widzisz, no. W biurze, w swoim takim pokoju biurowym jestem aktualnie. Czy planujesz rozdać Oscary jak kiedyś? No może i rozdam Oscary. A powinieneś. A będzie komu? A Oscary? No byłoby komu, bo tam byłoby. Najgorsza sylwetka na środkach dopingujących, o. Tam bym porozdawał, no porozdawałbym tam trochę Oscarów, no. Może rozdam jakieś Oscary, kto wie. Jak będę miał troszeczkę więcej czasu, to rozdam Oscary, aczkolwiek nie zapowiada się, coraz więcej mam klientów, nie zapowiada się, żebym miał więcej czasu. Tak, bo grasz. Ja też.
Widziałeś. Cześć Patek, czy stosujesz cheat meal w czasie redukcji? Nie stosuję czegoś takiego jak cheat meal w czasie redukcji. Dla mnie to jest oszustwo samego siebie. Dlaczego ja mam stosować cheat meal? Cheat meal jest dla ludzi słabych. Dlaczego ja mam stosować cheat meal? Ja nie potrzebuję tego robić. Jeżeli ktoś jest na tyle słaby, że potrzebuje stosować cheat meal, to stosuj. Czy to przyspiesza metabolizm, czy to przyspiesza redukcję, to jest bzdura, to nie przyspiesza żadnej redukcji. Jak może posiłek oszukany przyspieszać redukcję, napędzać metabolizm? No to jest jakaś bzdura kompletna, w którą ja nigdy w życiu nie uwierzę. Dobre telewizyjne konto. No, UTF najlepszego do kibla. Dobre. Patryku, gdzie się z Tobą skontaktować odnośnie planu treningowego i diety? Oczywiście na priv tutaj napisz do mnie na fanpage'a bądź na normalny profil. Od razu zobaczysz, że to jestem ja, ponieważ dużo ludzi potwierało lewe profile i udają, że to jestem ja. Diety za siebie, nie? Tak, chcą sprzedawać diety za mnie. A więc no tutaj wystarczy się do mnie zgłosić na ten fanpage w wiadomości, ja Tobie odpiszę odnośnie współpracy. Patryku, co polecasz na rozstępy? Żeby nie powstawały rozstępy, to polecam BioOil. Jest taki środek, który nazywa się BioOil. A jeżeli już są rozstępy, no to nie polecam nic, bo nic nie jest skuteczne na już powstałe rozstępy. Ponieważ powstałe rozstępy to jest nic innego jak blizna. Patryk, nagasz film jak twoja... O. Nagrałbym film o tym, o czym mówisz, o tym jabolu, ale myślę, że ty byłbyś w tym lepszy, ponieważ no, my nie pijemy takich win. Ja piję wina z najwyższej półki, także na które ciebie nigdy nie będzie stać. A te kubki można kupić? Które kubki? Mój. Te żony. Nie, tylko moje kubki można kupić z moim podpisem. Tych akurat nie. Na ilu kaloriach jesteś aktualnie? Ja mam rotację, jeżeli chodzi o węglowodany, z tego względu też mam rotację, jeżeli chodzi o kalorie, no jedno z drugiego wynika. Od 1600 do 2000 mam taką rotację, jeżeli chodzi o kalorie. A więc, no myślę, wydaje, że to jest dosyć dobre na takiej diecie dla zaawansowanych ludzi, bo ja już jestem dosyć zaawansowany, jakby nie było. Jeżeli mam dzień treningowy, to mam 2000 kalorii. Jeżeli mam dzień nietreningowy, no to bazuję tak, no mówię, 1600, czasami może być 1700. Ale sobie tak bazuję. W dni nietreningowe mam dużo mniej oczywiście. I to się u mnie sprawdza. W sumie masz codziennie dni treningowe. No w sumie prawie codziennie mam dni treningowe. Bardzo dobrze tu żona mi podpowiada. DSM wymiata. No ktoś fajny ten profil założył. Pawła, no super. O mnichu tutaj pisze, o wszystkim, no bardzo fajnie, no niech będzie ten człowiek, podobasz mi się bardzo. Co polecam, pytał wcześniej, co polecam na zatwardzenie, bo siedzi w kiblu. Nie wiem, kapsaicyna może w dużych dawkach by cię przeczyściła, musisz spróbować, ale dwa razy będzie paliło. Zapali od razu, jak zjesz i później jeszcze przy wydalaniu. Co sądzisz o mnichu? Sądzę, że najgorsza sylwetka, jaką kiedykolwiek widziałem w życiu na sterydach, egzekwo idzie z gościem, który jest przedstawicielem w Polsce Body Attack, to jest Jacek Kuczera, więc idą egzekwo łeb w łeb, się ścigają, kto ma najgorszą sylwetkę na sterydach, aktualnie wygrywa troszeczkę, wysunął się na prowadzenie mnich tybetański. I zobaczymy, czy wygra, aczkolwiek tam gdzieś podchodzi DSM z boku. Zobaczymy, czy, bo próbuje ich wyprzedzać DSM. Piechoś gdzieś tam już na ławce rezerwowych siedzi, tak, to jest jak wyścig szczurów. Jeszcze tam próbuje Sierściuch się z boku gdzieś tam wbić też ze swoją słabą sylwetką. Sierściuch to mam na myśli oczywiście tutaj Donaja. Mich jest 5 miesięcy na Tremboloniu ostatnio. Live mówił, że wygląda jakby Huntley w ręce nie miał nigdy. On nigdy nie. On cały czas wygląda jakby Huntley w ręce nie miał. Także ja nie wiem, czy on w ogóle coś ćwiczył. Zrób zawody dla nich. Pomyślę coś nad zawodami, jeżeli chodzi o najgorzej wyglądające osoby na środkach dopingujących. Osoby, które mówią i robią z siebie szamanów internetowych, mówią, że się znają. DSM właśnie redukuje wagę w kim. Na winie podobno. Podobno wino go przeczyszcza. Co sądzisz o Shailene 5000? Sądzę, że w porządku, gościu. Ja lubię go oglądać, aczkolwiek coś
coś zwolnił ten jego kanał ostatnio, nie wiem dlaczego. Musi trochę przyspieszyć. Nagoda główna krasa roku to... Dobry jest gościu. Pozdrawiam cię, Paweł, pozdrawiam cię. I bardzo dobrze tutaj dajesz na tym live. I właśnie taka osoba jest potrzebna. Powiem wam, że fajnie sobie porozmawiać na takie luźne tematy, a to z tego względu, że jeżeli ktoś by mnie zapytał, by mnie pytacie o takie suplementy, jakieś tam takie nieznane, jak ta glutamina, glukozamina, nie nieznane, ale takie po prostu z dupy wzięte, no to po prostu jest sekret, w kulturystyce jest jeden sekret i tego sekretu nie obejdziesz. Możesz zjeść tonę suplementów i tego sekretu nie obejdziesz. Trzeba trenować. Trzeba trenować, po pierwsze, ciężko i trzeba się dobrze odżywiać. To jest sekret. A czy ty będziesz brał suplement, który da ci 2% może, jeżeli będziesz ciężko trenował, to tym sobie głowy nie zawracaj. Skup się na podstawowych suplementach, tak jak wcześniej powiedziałem, które coś dają. A więc kreatyna, BCAA i białko. I skup się na tym. Bez jeszcze jak brać. No a kreatyna 5 gram każdego dnia, białko 20 przed treningiem, 20 gramów przed treningiem, 20 gramów po treningu i BCAA, tak jak jest napisane na opakowaniu. A więc no, tylko to, na tym trzeba się skupić. I fajnie, że sobie tak luźno rozmawiamy, a nie na tematy tych suplementów, bo to po prostu śmiać mi się chce. Ja już to mówiłem kilkakrotnie. No co wam to da, że ja powiem, że jakiś suplement, który nie działa, na przykład L-karnityna, co wam to da, że ja powiem, że jest dobre? No to nie jest dobre, to jest gówno, no to nie działa. No pytacie mnie o HMB, no co wam mam wam powiedzieć? No tak brzydko mówiąc, powiem wam, że to jest gówno, że to nie działa. No co byście mi nie podali, jeżeli mówimy o tym, co ja nie brałem i o tym, co po prostu nie działa z tego względu, że ja wiem po prostu z badań, że to nie działa, no to co mam wam powiedzieć? No to jest gówno, nie działa, no. Cześć, Patryk. Czy pokażesz nogi łącznie z łydkami? Pokażę. Nie! Pokażę, zobacz. Tutaj, pokaż, odsuń się żoną tam do tyłu. Proszę, kolego, prezentuję ci nogi łącznie z łydkami. Dziękuję. Proszę, żoną, dziękuję za ten pokaz. No widziałeś, nogi prosto, proste, no proste, bardzo proste nogi, bardzo fajne, zgrabne i razem z łydkami. Ale to, co chciałeś, spełniłem, powiedziałem, że pokażę. Pokazałem. Wszystko na temat. Dziękuję. Zamykamy temat. Lecimy dalej. Zgrabne. Bardzo zgrabne. No śliczne nogi. Kolega już odszedł. Nie wiadomo dlaczego. Ja podejrzewam, ale... O, tu DSM już zaczyna przesadzać. Paweł już za dużo wypiłeś na tym kiblu. Już daj sobie siana. Środek... Cena kubka skoczyła o 200%. Dawajcie jeszcze jedno, dwa pytanka i kończymy tego live'a. Z tego względu, że tutaj już widzę, że wiadomości do mnie piszą moi klienci, także których ja prowadzę, dlatego będziemy zaraz kończyć tego live'a. Muszę się zająć dosyć istotnymi sprawami i pracą. Czy nie masz ciśnienia? No mówiłem, no pokazałem przed chwilą. No kolego, skończ ten temat. Kiedy zrobisz wywiad z Pawłem z DSM-u? Kiedy będzie miało odwagę się ze mną spotkać? No to ja zrobię z nim wywiad. Bo inaczej, jak będzie siedział w kiblu, ja będę w Birmingham, a on obieca, że będzie w Birmingham pod bykiem, a naprawdę będzie sadził byka w kiblu, no to jak ja mogę z nim zrobić wywiad? No nie mogę, no. Ale jeżeli będzie miał odwagę, to zrobię z nim wywiad. No zapytam go, czy leci mleko z tych jego piersi? Czy Big Mike potrafi zrobić vacuum? Potrafi, ale jak zje odkurzacz, to zrobi vacuum. Albo jak mu podłączysz rurę w odpowiednie miejsce, to będzie vacuum mode na 100%. Dobrze, to wszystko. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną na tym live'ie. Trochę się pośmialiśmy. Mało takich było istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o dietę, ale to moje materiały wystarczy oglądać na YouTube i wszystkiego się tam dowiadujecie z tych materiałów.
Sekret jest taki, że trzeba ćwiczyć, przede wszystkim nie brać sterydów, bo sterydy to widzicie, to skończycie tak jak mich DSM, no, to niezbyt estetycznie wygląda. Śledźcie dalej moją sylwetkę, niebawem będę prezentował, tak jak już wam moja żona zapowiedziała, 27 marca będzie zaprezentowana moja sylwetka na sesji zdjęciowej, po raz drugi to będzie sesja zdjęciowa. Mam nadzieję, że wyjdę jeszcze lepiej, aczkolwiek już wiem, że wyjdę jeszcze lepiej, ponieważ no, wyglądam już lepiej niż wtedy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i kolega jest zadowolony, że zobaczył nogi mojej żony. Dziękuję ci kolego też, oczywiście na razie, cześć, pozdrawiam i do zobaczenia na następnym live'ie, bądź do zobaczenia na YouTube, może na YouTube zrobię live'a, może tak jak kolega mi powiedział, miałem dwie przeglądarki otwarte, może dlatego te echo tak szło. Dziękuję za obecność, na razie, cześć i pozdrawiam. Trzymajcie się na końcu, jak zwykle to robię, przypinka. Uuu, żona przykuła łapkę do mojej. Zobaczcie, to jest biceps, zobaczcie, moja żona ma bicka, zobaczcie. A? Ale bic, zobaczcie. Na razie, cześć, pozdrawiam.